Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Chyba zacznę dzisiaj cykl, od dzisiaj cykl filmów Samochwała. Będę samochwałą raz na jakiś czas, bo powiem Wam szczerze, dostaję czasami, a właściwie od mniej więcej od wakacji, dostałam kilka przesyłek z różnymi drobiazgami około perfumowymi, z drobiazgami kosmetycznymi od widzów, czytelników mojego bloga. A dzisiaj spotkała mnie wyjątkowa niespodzianka, bo zaraz zobaczycie dlaczego. No, przyszła taka przesyłka, nie mogę doczytać, kto jest nadawcą. Podejrzewam, że wiem kto, ale nie mam pewności. Na wszelki wypadek bardzo serdecznie dziękuję za ten prezent. Był naprawdę wyjątkowy i sprawił mi wielką frajdę. I będzie z tego pożytek, bo ja wszystkie produkty, które tu są, omówię, ale na razie je po prostu pokażę, a już pokazałam. I mam nadzieję z kolei, że widzą mnie sprawie przykrości, że jestem taka samochwała, bo wykorzystam ten prezent możliwie jak najmocniej i najsilniej, żeby poopowiadać o perfumach, które być może znacie, bo tu są właśnie próbeczki i dwie miniaturki z nowościami. Słuchajcie, dostałam takie pudełeczko właśnie w tamtym papierku, o którym Wam mówiłam, że nie mogę adresu doczytać. I słuchajcie, to się tak ładnie otwiera. A to jest... Nie po kolei. To jest oczywiście motyw lawendy. Rzeczywiście, ktoś, kto oglądał filmy i wie, że lubię lawendę. W lawendowym kolorze z motywem lawendy. I tak. Same ważne rzeczy, o których mówiłam. Pamiętacie, jak mówiłam o perfumach z reklamy telewizyjnej, Boss rządził. Ja wąchałam tego Bossa w Douglasie, ale no, wąchanie na bloterku w perfumerii jest świetne i daje mi taką wstępną selekcję. Ja sobie według takiego własnego klucza selekcjonuję perfumy i dzielę je sobie w takie wyimaginowane szufladki w głowie. I oczywiście znałam ten zapach, ale teraz dzięki tej próbce będę mogła go poznać lepiej. To jest ta próbka szczególna właśnie tutaj z tym papierkiem, więc jak już ją otworzę, będę musiała się poświęcić tylko temu zapachowi, a że już niektóre z tych rzeczy otwierałam i nanosiłam na skórę, w związku z tym nie mogę za dużo tych produktów pomieszać, więc odkładam Boss Descent, tak się ten zapach nazywa i teraz już nie ma wątpliwości. Potem był taki papierek. No wyjmowałam te wszystkie cuda po kolei i miałam wielką frajdę. I potem było bardzo dużo próbek. Widać, pani powąchała i chce znać moją opinię, bo widzę tak. Amouage. Słuchajcie, Amouage marka. Niewiele mówiłam o tej marce. Rzeczywiście. I to jest tak jak z Guerlainem. Kiedyś zrobiłam filmik o Shalimar. Przepraszając Was jednocześnie, że ja zawsze tyle o Guerlainie mówiłam. Bo ja o Amouage'u też dużo mówiłam, ale jakiś czas temu i mam sporą przerwę, więc wracam. Słuchajcie, mam nadzieję, że będzie refleksja. To są bardzo ciekawe perfumy. Cała marka Amouage jest godna polecenia, godna poznania. Chociaż zaopatrzcie się w próbki, jeśli możecie. Jest tu głębia w tych perfumach, jest tu perfekcja. Powiem tyle, że może dzięki tej arabskiej marce przetrwa perfumiarstwo francuskie, takie jakie znamy. I znaliśmy zawsze, bo tam w tej chwili pracują najwybitniejsi francuscy perfumiarze. To jest, tego zapachu nie znałam. Dopiero go zgłębiam, także powiem Wam ops. Co jest ciekawe w próbkach marki Amouage, że oni zawsze mają, uwielbiam to, mają te zamykane, tam w tle chodzi zmywarka, nie zamknęłam drzwi, już nie zamknę. Zamykane szklane pojemniczki, które są dość spore, ponad chyba 2 ml. To jest akurat tyle, ile trzeba do testów. Marka, linia Jubilation, tu jest flakon. To są cudowne perfumy. Dla miłośników klasycznego, dobrego francuskiego perfumiarstwa polecam arabską markę Amouage. Tom Ford. Cieszę się, że widać gust osoby, która mi sprezentowała te perfumy, bo naprawdę marka Tom Ford, Black Orchid. Ja już o nim wiele razy mówiłam, pisałam, ale zrobię jeszcze jeden filmik. No i Neroli, Portofino. Było dużo dyskusji o tych perfumach, aż to taka zwykła woda kolońska, czemu ona tyle kosztuje. Ja wąchałam te perfumy, w pierwszej chwili rzeczywiście takie są, ale jeśli zostaną na tej skórze trochę, potem zaczynają się zupełnie poważniejsze akordy, ale nie kłócące się z kolońskim akordem
tych perfum, bardzo ciekawa. Słuchajcie, miniaturka bardzo ciekawej marki, którą ja przegapiłam, więc strasznie się cieszę, że udało mi się do niej dotrzeć. Może spróbuję jeszcze bliżej, mam tu autofokus właśnie po to włączony. Alaya, miniaturka. Zwróćcie uwagę, pozornie prosty, sterylny flakon, ale jednak ze zdobieniami, nawet na korku jest taki motyw jakby złotej nitki. Myślę, że to będą bardzo ważne perfumy, bardzo ważnej marki, marki, która się rozkręca. Alaya, powiem po swojemu, bo zapewne przekręcę. Azzedine Alaya, taka jest też mniej więcej pisownia. To jest kreator, o którym bardzo dużo słyszałam w latach 90. Ten pan robił suknie wieczorowe, Azzedine Alaya. I potem zniknął. I nawet, słuchajcie, 3 tygodnie temu miałam w rękach artykuł, który dawno, dawno temu wycięłam z gazety i pomyślałam sobie, a muszę jeszcze papiery powyrzucać, bo co mi po jakimś kreatorze, którym nic nie słychać. A się okazuje, że miał cały czas już perfumy na rynku. No przegapiłam sprawę. I co ciekawe właśnie, dlaczego chcę to trochę z Tomem Fordem powiązać, bo już powąchałam te perfumy bardzo szybko, bo czytałam o nich i na blogach i u vlogerów zagranicznych. Są to perfumy, które są uważane za bardzo ciekawe, oryginalne, a w związku z tym niejednoznaczne. I u mnie już też zaczęło się pod pewnym filmem komentarze i powiem wam, to zawsze jest znak, że perfumy są wielkie, że perfumy są ważne, że perfumy są ambitne, bo niewątpliwie wśród perfum mamy perfumy ambitne bardziej i mniej ambitne. Te mniej ambitne wcale też nie są złe. I umieściłabym te perfumy pomiędzy Tomem Fordem a Bottega Veneta. I co jest właśnie ciekawe, dlaczego mówiłam o tych zdobieniach na flakonie, bo bardzo często te ambitne marki mają bardzo proste flakony. Tego ludzie niekoniecznie tolerują. No i ale zrobię o tym osobny film. Mam już takie sygnały, że te perfumy się bardzo dobrze zostały przyjęte. Gdzieś tam w innych częściach świata, w Stanach jest, w jednym z tych najdroższych sklepów jest to za po drogi, więc tym bardziej się cieszę, bo pewnie byłoby mi żal pieniędzy na odlewkę. Słuchajcie, kochani, i bardzo ważny zapach. Też próbeczka, zaraz na waszych oczach otworzę pudełeczko. Miniaturka, oczywiście Guerlain. Nie wiem, czy to już będzie widać. Parfum Initial, taka pisownia. Zaraz pokażę próbeczkę. To są perfumy, które już są też kilka lat z nami na rynku. Natomiast Chanimar. Och, to jest taka ciekawa nowy trend. Mianowicie, pamiętacie, jak kiedyś przy okazji filmiku o Miss Dior i o Coco Mademoiselle mówiłam, że na początku tego wieku, tego stulecia, był taki trend, żeby zacne domy perfumeryjne odmładzały markę. Ale one odmładzały w ten sposób, że do flakonu powszechnie znanego, z powszechnie znaną nazwą, dodawały zupełnie inną kompozycję zapachową. A Parfum Initial to jest zupełnie inna jakość. Nawiązuje do Chanimara nazwą, nie tylko i flakonem. Rzeczywiście pachnie jak Chanimar, ale uwspółcześniony. I mogę tylko tyle powiedzieć, że Thierry Vasser dał radę. Spróbuję też osobny film o tym zrobić, bo film się już robi długi, prawie 8 minut, a prosiliście. Niektórzy proszą o krótkie, niektórzy o dłuższe. Więc ja już będę kończyć. Jeszcze raz dziękuję za uwagę i życzę wam wszystkiego dobrego i może też takich sympatycznych prezentów. Dziękuję za uwagę. Pa, pa.